Gdy myślisz o sobie jako świadomości, jesteś najpewniej przekonany o tym, że wszystkie cele, jakie ustaliłeś sobie w życiu, wszystkie Twoje pasje, wszystkie Twoje osiągnięcia, wszystkie Twoje reakcje są bezpośrednio zdeterminowane przez ciebie, przez Twoją wolę. Jednak osiągnięcia psychoanalizy mówią o tym, że w rzeczywistości. Całe twoje funkcjonowanie jest zdeterminowane przez to, co się nazywa nieświadome. Coś, co kryje się w nieświadomości. Przez nieznane tobie, skryte przed tobą popędy, w głębi twojego rozumu. One decydują o tym, jakie cele chcesz osiągnąć, o tym, co ciebie satysfakcjonuje, o tym, za kogo siebie uważasz itd. itd., itd., itd. Twórcą teorii psychoanalitycznej, który najbardziej starał się badać tę sferę psychiki, był... Zygmunt Freud, którego zamierzam tutaj przybliżyć jako ojca psychoanalizy. Będą to największe podstawy podstaw, podstawowe pojęcia typu superego id, ego, kompleks Edypa i tak dalej, i tak dalej. Więc zasadniczo, jeśli ktoś jest zainteresowany psychoanalizą, jest w niej pojętny, to od razu bardzo oglądanie tego dalej, ponieważ to będzie uwalczało inteligencji. Ale jeśli dla kogoś psychoanaliza jest obca, albo nie jest zbytnio zapoznany, no to może to robić za w miarę czytelny wstęp. A więc. Żeby zrozumieć Freud'a, to najlepiej by było zacząć od tego, jak on postrzega psychikę. Stworzył dwa modele naszej psychiki, które się przenikają wzajemnie. Jeden uproszczony, później dalej się komplikuje. To jest pierwsza oraz druga topika. Pierwsza topika polega ona na tym, że nasza psychika składa się z trzech sfer. Nasza osobowość składa się z trzech aspektów: ze świadomości świadomego, przedświadomości przedświadomego i nieświadomości nieświadomego. Te pojęcia intuicyjnie powinny dać nam jakieś minimalnie o tym, o czym one mówią. Ale żeby je przeanalizować, to wygląda następująco. Świadomość jest oczywiście tym, co jest nam najbardziej bliskie, z czym najbardziej się utożsamiamy. Jest to wszystko, co znajduje się w zasięgu naszej percepcji, co doświadczamy. Co jest częścią nas. Wszystkie myśli, jakich w tej chwili doświadczamy, wszystko, co znajduje się w granicach naszej percepcji, leży w sferze świadomości. Przedświadomość jest sferą, w której znajdują się pewne wspomnienia, w której znajdują się pewne doświadczenia, pewne myśli, pewne skojarzenia, które. Nie znajdują się w świadomości, nie są w pełni uświadomione, ale mogą zostać z niewielką trudnością ponownie sprowadzone do świadomości. Ostatnia jest nieświadomość, czyli część naszej psychiki, która jest skryta przed świadomością, której nie możemy poznać, która zajmuje największy obszar naszej psychiki. W gruncie rzeczy nasza osobowość jest najbardziej zdeterminowana według Zygmunta Freuda przez nieświadome. Nie możemy sami jej bezpośrednio poznać. Czym właściwie jest nieświadomość, to będzie lepiej, wy... łatwiej będzie to wyjaśnić, gdy przybliżę drugą topikę. Ale żeby dać jakieś mgliste mniemanie o tym, o co znajduje się w nieświadomości, to najwięcej mówi o tym pierwsza teoria Freuda, czyli o marzeniach sennych. Według Freuda nasze sny w trakcie gdy śpimy. Teraz musimy powiedzieć, że świadomość jest mniej czujna, nie cenzuruje pewnych treści i pewne nieuświadomione potrzeby mogą zacząć nam się przejawiać we śnie pod jakimiś postaciami. Te sny również mogą być ocenzurowane. Co to ma znaczyć? To znaczy, że w snach możemy spotkać różne nasze pragnienia, różne potrzeby, różne myśli, których na co dzień nie jesteśmy w stanie spotkać przez to, że nasza, nasza świadomość je cenzuruje. Czemu nasza świadomość cenzuruje pewne treści? No o tym właśnie za chwilę o czym powie druga topika. Hmm. Czyli mamy model. Świadomość, przedświadomość, nieświadomość. Teraz jest wzbogacone o drugą topikę ten model, czyli następne trzy pojęcia to jest ego, it i superego. Pierwsze, które jest w nazw nas wrodzone, które robi za. No, psychoanalitycy by się nie zgodzili, swego rodzaju instynkt za pierwotne popędy jest IT. Id... W, w Idzie znajdują się właściwie wszystkie popędy. IT determinuje najbardziej fundamentalnie to, w jaki sposób funkcjonujemy. i Jest w pełni nieuświadomione. Żeby zrozumieć, czym jest IT, wystarczy tylko uzmysłowić sobie, że w teorii Freuda w człowieku powstaje napięcie. Wraz z tym, jak mamy pewne popędy, człowiek odczuwa pewną frustrację, pewne napięcie w nim się kumuluje, które musi zostać zredukowane poprzez realizację danego popędu. Im więcej popędów zostaje zrealizowanych, tym opada napięcie i odczuwamy to jako przyjemność. Zadaniem ID jest jak najszybsze wyładowywanie napięcia, znajdującego się w człowieku. Możemy więc powiedzieć, że id kieruje się tak zwaną zasadą przyjemności. Oznacza to, że jedyną zasadą według której działa id jest zasada, żeby przynosić nam przyjemność, żeby redukować napięcie poprzez działanie. Na początku mamy tylko id i w pierwszych miesiącach życia dziecka według Zygmunta Freuda dziecko posiada tylko id. Co to znaczy? To znaczy, że yy, co dziecko chce, co dziecko potrzebuje, to od razu realizuje. Nie ma jakby granic w tym wszystkim. Jeśli dziecko musi coś zjeść, to biegnie to zjeść, nie myśli o niczym innym. Jeśli dziecko się wkurzy i chce kogoś uderzyć, to dziecko uderzy. Nie ma żadnych hamulców. Każdy popęd, każde napięcie stara się od razu realizować. W niczym się nie powstrzymuje. Jednak z czasem wykształca się coś. Co powstrzymuje id, żeby nie podejmował tego? Jest to ego. Czym jest ego? Na wskutek karania, na wskutek doświadczania pewnych konsekwencji, pewnych decyzji, których nie warto było się podejmować, okazuje się, że nie jest najlepszym wyjściem bezpośrednie realizowanie jakichś swoich popędów, jakichś swoich potrzeb. Wychodzi na to, że częściej, że często warto zrezygnować z bezpośredniego realizowania potrzeby, żeby uniknąć zbędnej nieprzyjemności. A więc ego stara się powstrzymywać id i robi mu za barierę, jako barierę. Jego działanie w praktyce wygląda w ten sposób, że na przykład jeśli czysto teoretycznie dziecko może jeść słodycze wyłącznie wieczorem i gdy postanowi, że chce zjeść słodycze na przykład w środku dnia, id będzie zachęcał Dziecko do tego, żeby bezpośrednio realizowało swoje potrzeby. Natomiast ego jest świadome tego, że jeśli zrealizuje tę potrzebę, to będą go czekały konsekwencje, na przykład nieprzyjemne ze strony rodziców: może już nigdy więcej nie zje takich skutków, czy może, może będzie musiał się wcześniej położyć, spać i tak dalej, spotkaje dużo nieprzyjemności. Więc ego zamierza powstrzymać napięcie. Nie wypuszczać go bezpośrednio, utrzymać się i realizować je w jakiś bardziej rozsądny, racjonalny sposób. I na przykład ego może stwierdzić, że odczekamy do wieczora. Będziemy czekali, aż nadejdzie wieczór, wtedy będziemy dostawali słodycze tak, jak się nam należy, zaspokojemy potrzebę słodyczy wyłącznie kosztem powstrzymywania pewnego napięcia w nas. IT w przeciwieństwie do ego nie ma kontaktu z rzeczywistością. ID nie może sobie uświadomić tego, że jego potrzeby, popędy mogą być nierealistyczne lub niewykonalne, lub wiążące się z, z, z dużym cierpieniem. ID siedzi absolutnie głęboko w nieświadomości, nie ma kontaktu z rzeczywistością. Natomiast ego ustosunkowuje popędy idu do rzeczywistości. Dlatego można powiedzieć, że ID kieruje się zasadą realności, czyli zasadą realizowania potrzeb rzeczywistości. Realizowania popędu w rzeczywistości. I ostatnie jest superego, które wykształca się najpóźniej. Jest to jakby wchłonięcie przez psychikę pewnych autorytetów moralnych, jakie mieliśmy w życiu, jakie spotkaliśmy, pewnych zasad moralnych i przyswojenie ich pod postacią czegoś na kształt moralności. A więc, to jakie zasady ustalą nam nasi rodzice, w jaki sposób nas wychowują, to co mówią, że jest dobre lub złe, przybujemy jako zasady moralne, i przybujemy sylwetki naszych rodziców do naszej psychiki, która później będzie funkcjonowała jako sumienie. Ta część superego będzie mówiła nam o tym, kiedy postępujemy źle, kiedy postępujemy dobrze, i w momencie, kiedy będziemy postępowali źle, zacznie się odzywać coś, co nazywamy sumieniem. Również super ego w świetle tych zasad, zasady moralnej, stara się, wytwarza, nie stara się, wytwarza, wytwarza obraz tak zwanego idealnego ja, idealno ja, czyli wymarzony obraz nas samych, naszej własnej osobowości. To, jakimi chcielibyśmy być, lub jakich siebie postrzegamy, to jest idealny ja. Im dalej jesteśmy od obrazu naszego idealnego ja. Tym bardziej uzmysławiamy sobie, że jest to nierealny obraz, że jest wymyślony i przez to odczuwamy się, odczuwamy smutek, czujemy się źle sami ze sobą. Natomiast w momencie, gdy jesteśmy blisko swojego idealnego, wymarzonego oblicza, odczuwamy satysfakcję, odczuwamy przyjemność. A więc, zadaniem superego jest zachęcanie ego do tego, żeby funkcjonował według zasad moralnych tych abstrakcyjnych zasad jakie zostały nam przyswojone przez pewne autorytety w dzieciństwie. Natomiast zadaniem idu jest redukowanie napięcia. Ego robi za mediatora w tym konflikcie między superego a idem i stara się realizować to wszystko w rzeczywistości. Te wszystkie różne sprzeczne popędy. Teraz wypada się zastanowić, jak to ogólnie się odbija na psychice. A więc, gdy mamy już ten model, pełny model, czyli mamy świadomość, przedświadomość, nieświadomość, ego, superego i it, wtedy możemy właśnie, teraz możemy, sobie się zająć, co stanowi właściwie treść nieświadomości. Treścią nieświadomości w psychoanalizie Zygmunta Freuda są zasadniczo treści wyparte. Według Freuda mogą do nas trafiać pewne treści, pewne doświadczenia, pewne myśli, które nam samym mogą się nie podobać, które wprowadzały więcej chaosu w naszej psychice niż przyjemności. Wtedy świadomość podejmuje się procesu cenzurowania tych wszystkich treści i sprowadzania ich do nieświadomości, ażeby zostały one zapomniane. Jest to naturalna rzecz, którą wszyscy. Według Freuda przeżyliśmy i przeżywamy, i w dalszym ciągu mamy pewne zatuszowane treści w nieświadomości. Nieprzyjemne doświadczenia z dzieciństwa, rzeczy, które zrobiliśmy lub nam się nie podobają, wszystko to zostaje wyparte ze świadomości, a żebyśmy o tym zapomnieli, żebyśmy mogli w dalszym ciągu funkcjonować tak, jak należy, i zostaje sprowadzone do nieświadomości, gdzie nie możemy już go odnaleźć. A więc, treścią nieświadomości są treści, które nie mogą zostać zaakceptowane przez świadomość. Te treści zostały wyparte do nieświadomości. Jak już było wspomniane, to nasze cenzurowanie treści świadomości, które docierały do świadomości, zostały wyparte w nieświadomość, są doświadczane powszechnie przez nas wszystkich. Każdy z nas ma treści wyparte. Właściwie na wypieraniu tych treści opiera się poniekąd. Cała nasza psychika, kompleks edypa, o którym później się wspom wspomni, też konstytuuje jakoś naszą podmiotowość na podstawie treści wypartych. Jednak to, co jest istotne, to to, że pewne treści wyparte mogą prowadzić właśnie do nerwic, do problemów psychicznych. A więc problemem psychoanalizy nie są treści same w sobie jako ocenzurowane treści, tylko treści, które dają o sobie znać pomimo tego, że są ocenzurowane i najczęściej dają według Freud, dają sobie znać pod postacią nerwic, chorób psychicznych, problemów z samym sobą. W 1910 na konferencji Freud przedstawił ciekawy opis, jak wygląda właśnie wypieranie, jak wygląda sytuacja traumatyczna, a więc Trzeba wyobrazić sobie wykładowcę w sali, który przekazuje jakieś istotne treści, a wśród publiczności znajduje się jakaś nagle głośna, przeszkadzająca osoba. Wykładowca ma symbolizować świadome ja, natomiast osoba przeszkadzająca ma symbolizować traumę. Więc naturalnie osoba, która przeszkadza na sali, która się śmieje głośno, zachowuje, zostaje wyrzucona z tej sali. Zostaje wyrzucona na korytarz, a obok korytarza zostaje ustawiona jakaś osoba, która ma pilnować, żeby ta osoba nie wróciła do sali. W tym wypadku publiczność, reszta publiczności, której przeszkadza ta osoba jest to. Symbolizuje ona. Mechanizmy obronne, natomiast korytarz, czyli miejsce, przestrzeń poza salą, symbolizuje nieświadomość. Pomimo tego, że trauma może zostać wyparta ze świadomości, nie być aktywna w sali, siedzieć na korytarzu, być w nieświadomości, to w dalszym, w ciągu, w dalszym ciągu z tego korytarza, z tej nieświadomości może przeszkadzać wykładowcy, może albo. Po prostu mieć ją w pamięci, cały czas myśleć o tym, że siedzi tam osoba na korytarzu, lub po prostu tamta osoba może tam hałasować, krzyczeć, wydzierać się, starać się wedrzeć. A więc w dalszym ciągu, pomimo tego, że znajduje się w nieświadomości, nie znajduje się w sali, to jest czymś przeszkadzającym i to przeszkadzanie świadomemu ja objawia się właśnie pod postacią nerwic. Zadaniem psychoanalityka w tej sytuacji jest Bycie mediatorem między świadomym ja a stłumionymi treściami, które w dalszym ciągu dają sobie znać. Według psychoanalizy, w momencie, gdy uświadomimy sobie, jakie są podstawy danej traumy, jakie są podstawy naszego problemu, skąd on pochodzi, problem staje się uświadomiony i w ten sposób również zredukowany. Problem znika przez, sam, przez samo uświadomienie sobie tego, że on istnieje. A więc głównym zadaniem psychoanalityka jest odkrycie nieuświadomionych treści. Skoro mówiliśmy już o popędach, to warto jeszcze powiedzieć o, o tym, że istnieją ich dwa rodzaje. Jest popęd życia, eros, oraz popęd śmierci, thanatos, które toczą w człowieku, jakby walkę. Popęd życia polega na tym, że chcemy kreować siebie, że jesteśmy skupieni na życiu, że akcentujemy jego pozytywne strony itd., itd. Natomiast popęd śmierci polega na dążeniu człowieka do autodestrukcji, do, na obserwowaniu własnej podmiotowości z perspektywy śmierci, z perspektywy nicości, co wcale nie znaczy, że popęd śmierci jest zły według Freuda, nieuświadomiony popęd śmierci jaki znajduje się w nas często determinuje to, że jesteśmy bardziej świadomi życia, staramy się bardziej je utrwalić w rzeczywistości poprzez większe zdeterminowanie w swoich działaniach, poprzez świadome kierowanie swojej osoby i tak dalej i tak dalej, ponieważ osoby kierowane popędem śmierci są świadome tego, że one umrą i to co Osiągnął to, co utrwale w rzeczywistości, będzie jedyną rzeczą, jaka po nich pozostanie. Pozostaje jeszcze temat mm, rozwoju dziecka w psychoanalizie. Nie chcę tu wchodzić w szczegóły, ponieważ ta część psychoanalizy Freuda jest najbardziej krytykowana, jest najbardziej abstrakcyjna i chyba najmniej kontynuowana później przez. Innych psychoanalityków jak Adlera, Lakana i tak dalej. Froma. Jest to rozwój psychoseksualny, który polega na przechodzeniu przez dziecko paru etapów do dojrzałości psychicznej, dojrzałości seksualnej, samozrozumienia. Jest to z początku faza narcyzmu pierwotnego, które polega na tym, że dziecko ma, że dziecko ukierunkowuje popędny na siebie jest faza oralna oraz faza analna, które no nie są zbyt cenne, nie chcę ich tutaj przybliżać. Yy, faza faliczna, w której wykształca się bardzo istotny kompleks edypa oraz yy, strach przed kastracją i faza genitalna, czyli moment w którym wchodzimy w dojrzałość seksualną, jesteśmy świadomi tego. Yy, Seks zaczyna na tej fazie pełnić funkcję prokreacyjną. Osoby zaczynają się skupiać na genitaliach, bla bla bla. No i ostatnie, co wypada mówić, czyli właśnie ten strach przed kastracją oraz kompleks Edypa lub w wypadku dziewczyn kompleks elektry. Kompleks Edypa polega na tym, że chłopiec na pewnym etapie wraz z tym, że się z matką rozwijał, że. W pobliżu matki rozwijały się jego te przyjemności o charakterze seksualnym, oparte na libido. To jest między m.in. faza oralna, bardzo uzależniona od matki, jest zależna od matki, dzięki niej zaspokaja popędy. Ma mieć seksualną potrzebę wobec matki. Chciałby się według Frejda z matką ożenić, tak? I zaczyna konkurować z ojcem o względy swojej matki. To jest w okolicach chyba 5-6 roku życia. Yy, oczywiście, zwykle walkę tę przegrywa, co prowadzi do wyparcia tego pożądania, do nieświadomości przez mechanizmy obronne. Również powstaje strach przed kastracją, czyli strach dziecka przed tym, że ojciec go wykastruje za to, że próbował nawiązać. Relacje ze swoją matką takie, jakie. jakich nie powinien. To właściwie by było na tyle. Nie wydaje mi się, żeby to było jakkolwiek zbytnio cenne, ani żeby rzetelnie przybliżyło tę psychoanalizę. Ale nie widziałem zbytnio dużo materiałów o tym, więc. Można te takie podstawy podstaw przybliżyć, jeśli ktoś potrzebuje 10-15 minut, żeby poznać, czym jest psychoanaliza, to wydaje mi się, że film był wystarczający, żeby przybliżyć takie podstawy, podstawowe pojęcia i raczej jak się usłyszy zaraz coś o Freudzie, to mniej więcej się rozumie, o co w tym Freudzie całym chodziło. Ale raczej znawcy psychoanalizy tego filmu bym nie dał. Raczej nie, więc do wszystkiego tutaj polecam z dystansem i być świadomym tego, że to wszystko jest bardzo mgliście przybliżone, bardzo ogólnie. Nie ma w tym nic szczególnego. No więc dziękuję bardzo za obejrzenie.